Uważaj, panie. Riku lubuje się w wojownikach. O kim ty mówisz? O Czarnorękim Riku. Przeklętym kapitanie piratów, który nęka mieszkańców wyspy Iki nawet zza grobu. Czarnoręki Riku. Czy on nie zginął na morzu? W rzeczy samej. Jestem Kasira. Pływałem pod krwawą banderą Riku. To, co widziałem, wciąż nawiedza mnie w koszmarach. Może mi o tym opowiesz? Oczywiście. O ile wytrzyma to twój żołądek. Czarnoręki Riku był najokrutniejszym piratem, jaki kiedykolwiek terroryzował wyspę Iki. Kroił swoje ofiary na małe kawałeczki. I zawsze zostawiał coś swojemu wiernemu kompanowi, krwiożerczej małpie. Riku stworzył zbroję na cześć brutalnego Sarugami. Małpi demon nawiedził jego zbroję. Jego przeklęty głos nakazywał Riku ryzykować. Nęcił łupami do zdobycia w bitwach, pchając go na skraj obłędu. 6 lat temu Czarnoręki Riku zaatakował statek z uchodźcami. Płynęły nim dzieci. Wyrzucił je wszystkie za burtę, a ich obrońcę, samuraja, oskurował żywcem. Jego załoga patrzyła z przerażeniem, jak małpa Riku zjadała skrawki. Wtedy wybuchł bunt. Ludzie Czarnorękiego Riku chcieli otruć okrutnego przywódcę. Został dźgnięty w pierś i oślepiony trucizną, ale nie rozstał się z życiem. Ochroniła go zbroja Sarugami. Riku podpalił okręt i uciekł ze swą małpą. Jego załoga zginęła zaś w płomieniach ognistego grobowca. Przed śmiercią Riku ukrył zbroję Sarugami gdzieś na wyspie Iki. Teraz nawiedza wybrzeże. Mściwy duch poluje na każdego, kto jest na tyle odważny bądź głupi, by szukać przeklętej zbroi Czarnorękiego Riku. Więc płynąłeś z Czarnorękim Riku. I planowałeś go zabić. Ktoś musiał go powstrzymać. I nikt nie odnalazł zbroi Sarugami? Wielu próbowało, jednak padli ofiarą jego mściwego ducha. Mawiają, że małpy z Iki są jego oczami i uszami. Jeśli tak, to wie, że się nią interesuje. Gdzie zatonął wasz statek? Niewiele pamiętam z tamtej nocy. Jednak przeżył wtedy ktoś jeszcze. Minato. Sporo wędruje po górze Takenotsuji. Stara się zapomnieć o tym koszmarze. Dzięki za opowieść. Uważaj, małpy patrzą. Czarnoręki Riku widzi wszystko. Złamano cię dawno temu. Bez mojej pomocy twoja dusza jest skazana na tułaczkę po dolnym świecie. Taka słaba i krucha. Wasza broń jest do niczego. Jesteś dość silny. Jesteś sam na tym świecie. Jeśli będziesz potrzebował rady, Klan Adacich ci pomoże. Klan Adacich nie istnieje. Próbowałam ich ocalić. Masako, proszę się nie obwiniać. Będzie walczył. Powiedz szamance, że nie ulegnę i nie wypiję tej waszej trucizny, cokolwiek w niej jest. Słyszałam, co ona robi ludziom. Wszystko będzie dobrze. No proszę. Ocalona przez samuraja. Jesteś Minato? A kto pyta? Ronin szukający zaginionej zbroi. Ponoć pływałaś z Czarnorękim Riku. Cs, ciszej. Usłyszy cię. Więc wierzysz w te bajki. Niekiedy w nocy czuję, jak Riku na mnie patrzy. Słyszę jego małpę, chłepczącą szpik z kości. Wiem, jak to brzmi, ale te małpiszony naprawdę nas obserwują. Przysięgam. Pamiętasz coś z nocy, gdy wybuchł bunt? Coś, co pozwoli mi znaleźć miejsce jego spoczynku? Zakotwiczyliśmy na północnym wschodzie. Było tam coś pod wodą, coś lśniącego. Odbicie księżyca? Noc była bezksiężycowa. Lśniąca woda. Niewiele, ale zawsze to trop. Lepiej zrobisz, jeśli zapomnisz o zbroi. Szybciej, Sora! Światło pod powierzchnią. Riku był ślepcem. Może widział na tyle, by podążać za światłem. Albo pomogła mu małpa. Jesteś łatwym celem. Wystarczy strzała w plecy. Biedne, złamane dziecko. Stworzę cię na nowo. Byłeś tu, Riku? Zablokowane. Może znajdę drogę. Zginęli niedawno, ale z czyich rąk? Ktoś tu coś napisał. Czyjś skarb. Pewnie gromadzony latami. Widziałem cię w swoich snach. Pokaż się! Kolejny łowca pragnie mojej zbroi i mocy Sarugami. Czarnoręki Riku? Przeżyłeś? Nie, raczej się odrodziłem w mroku. Jesteś ślepy. To nierówna walka. Racja. Nie będzie. Czas się stąd wynosić. Tutaj jest! Zbroja dobrze leży, panie. Wyglądasz całkiem jak stary Riku. Kasira, nie powinieneś teraz opowiadać historii o duchach Ufune? Oddaj mi zbroję. I to szybko. Muszę się oddać. Trzymałem na truchło Riku. Riku jest twój. Zbroja jest moja. Przeklęty samuraj. Klęty samuraj. święty samuraj. Sarugami wciąż mieszka w zbroi. Dar i przekleństwo. Tu wypiłem pierwszą sakę. Skończyła się sakę. Przynieś nam trochę. Tak, ojcze. Szczury nie wiedziały, co je dopadło. Paniczu! Humory wam dopisują. Gratuluję dzisiejszego zwycięstwa. Ha! To zasługa twojego ojca. Łupieżcy zwą twego ojca rzeźnikiem. Tytuł godny legendy. Chcę iść w jego ślady. A teraz mi wybaczcie. Ojciec prosi o więcej sakę. Weź to! Łupieżcom już się nie przyda. Nie żyją. Przyniosłem sakę, ojcze. Dobrze. Usiądź. I za zwycięstwo. Nie powinniśmy świętować z innymi? Pan musi stawiać granice między sobą a poddanymi. Czemu? Zażyłość rodzi brak dyscypliny. Ale oni ryzykują dla ciebie życie. Ich powinnością jest robić to bez szemrania. Tak jak ja wobec mojego Jito. Często rozmawialiśmy o tym z twoją matką. Bardzo chętnie słuchałem jej rad. Szkoda, że nie pamiętam jej lepiej. Cioko była wnikliwa i litościwa. Utrata jej była jak utrata części siebie. Ten flet należał do niej. Tylko tyle po niej mam. Zagraj więc. Proszę. Zagraj. Tej nocy po raz pierwszy chciałeś posłuchać, jak gram. W końcu poczułem się twoim synem.